Plastrion 720. Przyjechał w tym roku przed żniwami. Piękna maszyna. Super. To nic, że miał przyjechać w tamtym roku, przyjechał w tym roku przed żniwami. Ale jest. Ale nie o tym ten film dzisiaj. Film jest o tym. Header 770. Kombajn skosił 250 hektarów. Pokażę wam, jakie dziadostwo niemieckie sprzedają. Skończył 250 hektarów, z czego 50 hektarów rzepaku, gdzie header w ogóle nie dotykał ziemi. I zobaczcie, co się stało. Piękne płozy, które chodzą pod headerem, stykają się z sierniskiem. Te trzy sztuki po 200 hektarach skończyły się. Widzicie? Przetarte na wylot. Ta jedna jeszcze jakoś się uratowała, ale to już jest jej ostatni dzwonek. Kombajn, który kosztuje 1 600 000 zł netto. I co wy na to powiecie? Wyobraźcie sobie, że jestem pierwszą osobą, o dziwo, jak powiedział serwis, której się to stało. 26 lat koszę kombajnem, jeszcze takich cudów nie widziałem. Sąsiad ma w bizonie płozy, które mają 35 lat i starczą jeszcze na następne 35 lat. A w klasie za 1 600 000 po 200 hektarach wytarły się płozy. I co serwis stwierdził? Że najprawdopodobniej nie uznają tej gwarancji, ponieważ jest to moja wina.